Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i od pewnego czasu mam spory problem z moim miejscem Google. No, moja przychodnia medycyny pracy po prostu zaczęła się pokazywać tutaj w jakimś dziwnym miejscu. Jest ona na ulicy Żernickiej we Wrocławiu, natomiast zaczęła się pokazywać ni stąd ni zowąd na ulicy Żernickiej w Żernikach Wrocławskich. Tutaj jeszcze raz zbliżenie. Zbliżenie, tutaj jest jakaś ulica Żernicka w Żernikach. A moja skromna przychodnia powinna się niestety pokazywać gdzieś tutaj, gdzie była kiedyś ładnie w tym miejscu. Wszedłem na Google Places, myślałem, że coś tam się tutaj dzieje, natomiast no, edycja jest poprawna, czyli jest Poland, jest nazwa mojej firmy, jest ulica Żernicka 215, jest Wrocław, no i tutaj ciągle na tym oznaczeniu na mojej edycji jest ta ulica Żernicka, ale w Żernikach we Wrocławiu, osiedle Żerniki, także jeżeli ktoś wie, jak pomóc mi rozwiązać ten problem, bardzo proszę o jakąś radę. No niestety pacjenci są zdezorientowani. Trochę mnie to dziwi, bo nie wiem skąd Google Places, kliknijmy więcej informacji, prawda, skąd Google Places wzięło ten mój adres, prawda, że w ogóle zaimportowało skądś, nie wiadomo skąd. Także jeżeli ktoś może mi pomóc, zapraszam serdecznie do komentarzy tego filmu. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, także nie wszystko złoto, co Googlem się świeci. Błąd jest według mnie dosyć poważny.